Pismo Święte czyta moje życie. Коли читаю Святе Письмо, чи коли читаю Євангелію, читаю своє життя. Читаючи więc Євангеліє, можу побачити, ким єстем. Читаючи Євангелію, можу побачити, ким я є. Отож, дійсно, в Євангелії Ісус говорить, що можна нас розпознати по наших чинах. Сьогодні Євангелія нам каже, що можемо розпізнати нас по наших чинках. По тим, що говоримо, co czynimy, jak myślimy. O tym, co robimy, jak думаємо, co czynimy. Wiemy doskonale, że ośrodkiem naszego bycia jest serce. Uświadomujemy, że centrum naszego życia jest serce. W tym sercu dokonują się pragnienia niesamowite, pragnienia dobre, piękne. Pomocy drugiemu człowiekowi. W tym sercu jest wielkie pragnienie, przede wszystkim dopomóc tej człowiekowi. Jak i te rzeczy, których się wstydzimy. Jak takość i rzeczy, jakich my soromimy. Tam rodzi się też grzech. To grzech. Tam rodzi się pożądanie. Tam, gdzie rodzi się... Tam rodzi się nienawiść. Tam, gdzie może narożyć. Od serca do rąk jest bardzo blisko. Więc serce... Od serca do rąk. Od serca do rąk jest dużo blisko. I dlatego można nas poznać po owocach, po tym, co czynią nasze dłonie. Tomu można nas rozpoznać po tym, co robią nasze ręce. Czy moje serce jest na wzór serca Jezusowego, czy na wzór świata? Czy moje serce jest wzorcem serca Jezusa, czy może wzorcem świata? Czy jest ono kształtowane według Ewangelii, czyli Słowa Bożego, czy według świata? Czy ono jest formowane zgodnie z Ewangelii i Słowa Bożego, czy może Ewangelii i świata? Przez chwilę pomyślmy, co się dzieje w moim sercu. Podumajmy chwilę, co odbywa się w moim sercu. Jechałem tutaj do Ternopola karetką, do areny Ojca Świętego. Jechał сюди do Tarnopolia szybkoj допомогою daru Świętego Ojca. Miałem ponad 2000 kilometrów, by o tym myśleć. Mam ponad 2000 kilometrów, żeby o tym podumać. Co się dzieje w moim sercu? Co odbywa się w moim sercu? Czy jest ono świątynią Boga? Czy ono jest chramem Gospodnim? Czy Bóg chętnie w nim przebywa? I czy Bóg ochoczo w niemu przebywa? Czy ono jest sprawiedliwości i miłości pełne? Czy ono jest sprawiedliwości i miłości pełne? Czy to jest serce, którym Ojciec sobie upodobał? Czy to jest to serce, jakie Ojciec sobie upodobał? Czy ono jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Czy ono jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia? Wiecie, karetką jedzie się bardzo szybko. Skoro świadkowie dopomogą i jedzie się szybko. Wszyscy ustępują, bo to jest znak życia. Wszyscy dają też drogą, bo to jest znak życia. Do Ternopola dojechałem godzinę wcześniej, niż stał ksiądz proboszcz. No, do Ternopola dojechałem godzinę szybciej, jak stał proboszcz. Dlatego pojechałem najpierw na cmentarz. To na początku pojechałem na cmentarz. Pojechałem na cmentarz w Ternopolu, tam gdzie są groby wczorajsze, sprzed dwóch dni, sprzed tygodnia. Na cmentarz, na jakim znajdują się groby dużo świeże, z dwóch dni. Patrzyłem na zdjęcia tych młodych żołnierzy, którzy z miłości do ojczyzny oddali życie. Dziwię się na fotografii tych wojskowych, jakie jest lubowie do Batkiewszyny wydali swoje życie. Ale myślałem też o tych, którzy ich zabili. Ale tylko już domów o tych, jakie ich zabili. Czy moje serce jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia? Czy moje serce jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia? Bo miłosierdzie jest skandalem w świecie. Bo miłosierdzie jest gierzchnią w świecie. Każe przebaczać tam, gdzie nikt z nas by nie przebaczył. Mówić nam prościaty tam, gdzie
ніхто би там би не прощав. Превища справедливість. Перевищує справедливість. Є скандалом. Є звіршенням. Як є моє серце? Яке є моє серце? Аж до смерті послушне? Чи до смерті слухняне? Чи є схойне для всіх, чи тільки для ніхтурих? Чи є щедре для всіх, чи тільки для деяких? Kiedy biskupi dzisiaj dziękowali organizacji Kirchenot, kiedy biskupi się nie dziękowali organizacji Kirchenot, myślałem, jakie musiało być serce ojca Werenfrieda, założyciela tej organizacji. Думав, яким мало було те серце ojca Werenfrieda, який був засновником цієї організації. I choć go nie znałem, to wiem, jakie ono jest. I choć ja nie znam, to mogę сказати, jakie ono jest. Bo ten budynek jest owocem jego serca. Bo cały budynek jest plodem jego serca. To on z niczego stworzył tą fundację. Takie było jego serce. Co więc z niczego stworzył tę fundację, takim było jego serce. I do dzisiaj na świecie buduje takie ośrodki rehabilitacyjne jak ten. I do сьогодні po всьому світі будує такі осередки, як цей. Pokaż mi swoje czyny, a powiem ci, jakie jest twoje serce. Pokaż mi swoje wczynki, ja pokażę, jakie twoje serce. Na szczęście Bóg jest miłosierny. Na szczęście Bóg jest miłosierny. I kiedy w moim sercu rodzi się coś, co nie jest związane z logiką Ewangelii. I jeśli w moim sercu coś narodzi się, co nie jest powiązane z logiką Ewangelii. Kiedy rodzi się grzech i pożądanie. Kiedy narodzi się grzech albo niedobre pragnienie. To na szczęście jest sakrament pokuty. To na szczęście jest taństwo pokajania. A Bóg nie męczy się moimi grzechami. A Bóg nie męczy się moimi grzechami. Zawsze mi przebacza. I zawsze prosię. Zawsze mogę na nowo być piękny. Zawsze mogę znowu być ładny. Kiedy jechałem tak tutaj do was i myślałem o tym, że nadaliście patrona, tytuł tego domu Janowi Pawłowi II. Як я сюди додумав, властиво, що ви віддали цей дім під покровительство святого Івана Павла II. Знаю його дуже добре, бо через 7 років я був церемоніажем при Яні Павлі II. Останні 7 років. Знаю його дуже добре, бо останні 7 років його життя був церемонієм при ньому. Були ми разом з арцибіскупом, митрополітом Львовським, при папіжу умираючим. Ми були разом з митрополитом Львівським біля папи, коли він помирав. А можна повідати, що умирав 5 років, бо від року 2000-го видавало нам ще, що дуже скінець. Треба сказати, що помирав властиво 5 років, бо так здавалося, що... А змар в 2005-му, як пам'ятаєте. А помер в 2005-му році, як пам'ятаємо. Отож, припомняла мені така дефініція, яку кидись podał, nauczał tą definicją nas Jan Paweł II. Pragnęło się mnie takie określenie, jakiego nauczał św. Jan Paweł II. Moim przyjacielem jest ten, dzięki któremu staje się lepszy. Moim przyjacielem jest toj, za dzięki jakomu ja staję kraszczym. Kogo jestem przyjacielem? Kogo ja jestem przyjacielem? Czy ludzie, którzy są wokół mnie, są lepsi czy gorsi? Czy ludzie mnie? Czy ludzie, jakie na koło mnie jest kraszczym, czy gorszym od mnie? Moim przyjacielem jest ten, dzięki któremu staje się lepszy. Moim przyjacielem jest toj, za dzięki jakomu ja staję kraszczym. To Centrum Rehabilitacji właśnie chce żyć tą definicją, tą ideą. Chce rehabilitacyjny centrum mają żyć taką ideą, takim określeniem. Że ludzie, którzy wracają z wojny, którzy są poobijani, którzy są doświadczeni nieprawdopodobną ilością zła. Że ludzie, którzy powracają się z wojny i jest ranieni tym wielkim złom. Żeby mogli dzięki temu centrum być piękni, wracać do życia. Żeby dzięki temu centrum oni mogli powracać się do życia i stawać się. Żeby dzięki nam stawali się lepsi. Żeby dzięki nam stawali się lepsi. Myślę, że pamiętacie, ale szczególnie ksiądz Mieczysław to pamięta, że na pogrzebie Jana Pawła II na trumnie położyliśmy Ewangelię. Obaj pamiętają te, bo właściwie te
Мечислав і пам'ятає це, що на труні святої пам'яті Івана Подру поставили Євангелії. Не положили мітри, яка є символом біскупа, не положили пасторалу, не положили келіха, який був Євхаристії. Не поклали ми мітри чи пасторала, а навіть келіха, який пригадує собою символом Євхаристії. Положили розложену книгу Євангелії. Поклали ми розкладену розгорнуту книгу Євангелії. Дlaczego? Чому? Bo Jan Paweł II wszystkie problemy swoje, Kościoła i świata rozwiązywał zgodnie z logiką Ewangelii. Bo Jan Paweł II wszystkie problemy świata rozwiązywał z logiką Ewangelii. I tego wam wszystkim życzę. I tego wam wszystkim życzę. Jak nie wiecie, co zrobić w życiu. Jak nie znajdziecie, co zrobić w życiu. Jak nie wiecie, jak rozwiązać jakiś problem. Jak nie znajdziecie, jak rozwiązać jakiś problem. Jak wydaje się, że wszystko już jest zamknięte i nic się nie da zrobić. Kiedy zdaje się, że już nie ma wychodu i wszystko jest zakryte. Szukajcie w Ewangelii, co by zrobił Jezus. Szukajcie w Ewangelii, co zrobiłby Jezus. Jak by on się zachował w mojej sytuacji. I jak on postąpiłby w mojej sytuacji. Dziś rano, o 6 rano na cmentarzu o tym myślałem. Dzisiaj rano o 6 pracę domu. Było we mnie mnóstwo złości i prawie nienawiści. Było we mnie bardzo złości i majże nienawiści. Że ci młodzi chłopcy zginęli. Że ci młodzi chłopcy zginęli. A co by zrobił Jezus? A co zrobiłby Jezus? I wtedy się uspokoiłem. I wtedy ja stałem spokojny. Tych sytuacji w Ewangelii jest chyba więcej niż w moim życiu. Tych sytuacji w Ewangelii naprawdę jest więcej niż w moim życiu. Kiedy pytam się w moim życiu kapłańskim, co by zrobił Jezus? Kiedy zapytuję, co zrobiłby Jezus w mojemu świeczeńskim życiu? Zawsze jestem po Jego stronie, a On po mojej. Zawsze ja po Jego stronie, a On po mojej. Mało tego, po tych decyzjach nie muszę iść się wyspowiadać. Bilż to, po tych rzeczach nie muszę iść do spowiedzi. Tylko powiedzieć chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Tylko powiedzieć chwała Ojcu i Synowi Świętemu.